Cześć, witajcie, z tej strony Grid z pyskiem prześwietlonym jak świąteczna choinka. Akurat niestety zatrzymałem na tak jasnym screenie. I od razu może przejdźmy do niego. To, na co patrzycie, to nie jest No Man's Sky, chociaż na pierwszy rzut oka mogłoby się tak wydawać. Jest to najnowszy trailer gry, w sumie pierwszy trailer gry ze studia Hello Games, przez który no, nie otrzymaliśmy w tym roku update'a do No Man's Sky'a. Na szczęście pojawiły się też odnośnie tego dobre wieści, ponieważ update został zapowiedziany, będzie w przyszłym roku, więc jeśli chodzi o No Man's Sky'a, też mamy na co czekać. A teraz sobie oblukajmy, cóż tu nam Hello Games zaserwowało. Przepraszam was za to wyciszenie, ale nie chciałbym dostać strajka za prawa autorskie, a najprawdopodobniej muzyczka w tle będzie nimi objęta. Co, wygląda to dość przyzwoicie. Nie jest to może graficzny szał, na jaki bym liczył, ale wygląda to naprawdę zacnie. Pytanie, co to będzie za gatunek? Będzie to typowy RPG fantasy, MMO. Będzie to No Man's Sky, bo jak na razie może być wszystkim. Na pewno mamy znacznie bardziej dynamiczną walkę niż w No Man's Sky'u. Na pewno mamy smoki. Jeżeli są w grze smoki, to już jest dobrze, co nie? Mamy jakieś łodzie, mounty, kilka różnych ras. Nie jestem pewien, czy nam się jakieś nowe MMO czasem nie zapowiada, co? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Mimo wszystko wygląda to dość zacnie. Jeżeli jest to pierwszy trailer, ale mieliśmy informację, że wszystkie, kurde, naprawdę zające, wszystkie zdjęcia są zdjęciami z gry, więc tak będzie wyglądała actually cała gra. No myślę, że mamy na co czekać. Wygląda to dość zacnie. I zaskakująco zarazem. Light no fire. Nie wiem jak wy. Ja czekam z niecierpliwością. Dodatkową informacją, właśnie o której wspomniałem, jest najnowszy update do No Man's Sky'a. Nie ma jeszcze co prawda dokładnej daty jego wypuszczenia, ale jest jego zapowiedź, więc no już jest nieźle. Także czekamy z niecierpliwością. Czekamy na nową grę, czekamy na najnowszy update. Dodatkowo Rockstar zdecydował się wypuścić również trailer swojej najnowszej odsłony GTA. Będzie to szósteczka. Trochę przyszło nam na nią czekać, ale zapowiada się w miarę interesująco. W końcu nie będzie to Los Santos. Tutaj trochę bym się poczepiał, nie? Bo modele postaci może nie są najgorsze, ale ich skóra, ich ruchy, no tu mi nie pasują. Chyba że jest to faktycznie styl, w jakim chcą utrzymać grę. Być może jest to specjalnie zrobione. Jest to zabieg, który twórcy sobie wymyślili. Nie wiem, nie chciałbym tutaj zostać zbeszczany przez fanów GTA, ale troszkę mi to jednak graficznie blisko piątki leży, nie? Ale i tak czekam. Zobaczymy, może być ciekawe. Jakby nie patrzeć, GTA, no przerobiłem wszystkie części, więc i tą by wypadało. Także dwie ciekawe premiery nam się szykują. Pożyjemy, zobaczymy. A ja się z wami teraz żegnam. Trzymajcie się, na razie i do zobaczenia.